Z okazji świąt Bożego Narodzenia postanowiliśmy pomóc świętemu Mikołajowi i dostarczyć prezenty tam, gdzie on sam często nie może dotrzeć. Zorganizowaliśmy zbiórkę prezentów wśród pacjentów i personelu, a także przeznaczyliśmy na nie 10% przychodów z naszego sklepu internetowego. Zapraszamy serdecznie do obejrzenia wideo relacji z wręczenia prezentów naszym najmłodszym pacjentom. Dobry. Mikołaj przyniósł dla Was prezenty. Nikola. Bardzo proszę, Nikola. Julia? Tak? No pewnie, że dla Karola też coś mamy. Bardzo proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. My szukamy Agnieszki. Przyszliśmy z prezentem z przychodni. Proszę bardzo, proszę bardzo. Mikołaj odwiedził. Ojejku. Proszę bardzo. Zapraszam. Proszę, Mikołaju. Nie spodziewaliśmy się. Proszę bardzo, to też dla Ciebie. I ten duży miś też dla Ciebie. O. Do przytulania. Są tu grzeczne dzieci? Żubik! O! Siema! Ja to wiem, co się to. Ojej! Chyba był bardzo grzeczny. Grzeczna byłaś? Byłam. No to byłam. Fajnie. Jest prezentem. Można? Można, tak. Nie może tak. Dobrze, dobrze, że znajomi się też. Nie. Dzień dobry. Grzeczny byłeś? Tak. A będziesz grzeczny? Tak. No to cieszę się, Mikołaj. Tak, Mikołaja? Widzenia może tak. Widzenia może tak, na pewno. Trzymaj. O, dobra. Dla Was jeszcze paczuszkę. Proszę, Marcelina, podzieliś się z Mateuszem? Tak. Ja jeszcze coś dla Ciebie przyniosę, dobrze? Tak. Dziękuję. Dziękujemy. Teraz jest przyjrzyjcie. Chcieliście od środka? Zobaczcie, jak wygląda karetka w środku. Fajnie. Grzeczny byłeś? Tak. Na pewno? Tak. Obiecuję, że będziesz grzeczny? Tak. No to proszę. Dziękujemy bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry. Z prezentami dla dzieci. O, kochani. Grzeczny byłeś? Grzeczny byłeś? I weź połóż, bo nie utrzyma wszystkiego. Połóż to! Tak, tak, to czemu się chować? Tak, że się były. Będziecie wszyscy razem się bawić, co? Dzień. Proszę. Pani elf? Tak, ja jestem elfem. A spytaj się pani, że pani różki ma te. Pamiętaj, daremnie wierzysz, że Jezus narodził się w betlejemskim żłobie, jeśli nie narodził się w tobie. Wszystkiego dobrego na święta i cały 2017 rok życzy Centrum Zdrowia Etermed.